Tak, tak, wiem co myślicie, że akcja jest po terminie, że to już jakby się nie liczy, ale czy pomoc może być po terminie? No chyba nie bardzo. A kiedy nominuje cię sam Kamil Bruban, to jedyne co możesz zrobić, to wziąć ołówek do ręki, kartkę i napisać tak, na przykład tekst, o tak. Akcja całkiem to wspaniała, co Polaków pojednała, bez przesady pojednała, ale chyba zadziałała, nagrywana od niechcenia, czy też samo uwielbienia, czy w popisie, czy frustracji, dodaj grosza do fundacji. Do fundacji oczywiście się pomaga, warto coś wrzucić, bo o to w tym chodzi, oprócz popisów. A teraz lecimy dalej, ponieważ napisałem jeszcze zwroteczkę, tylko muszę poczekać na zapętlenie. Raz, dwa, trzy. I ta cholerna izolacja, niszczycielska perturbacja, ku końcowi niech się kłania. Wolę być już po wakacjach i teatry, no i kina, niech wracają, bo to kpina, to COVID-zie twoja wina. Coś się ponoć zaczął w Chinach. O tak. No cóż, skoro o teatrach mowa, niektóre postaci chciałyby wrócić na scenę. Wymienię teraz więc wszystkie postaci z Szekspira, jakie tylko kiedykolwiek zostały napisane. Nie, żartuję, wymienię kilka. Tak, kilka. Falstaff, Iago, Desdemona, Macbeth, Lady, jego żona, Hamlet, Banco i Solimus, Tymon, Zatem, Saturninus, Henryk IV, Ryszard III, Puchta Mora i jej dzieci, Lir, Caliban i Miranda, cała szekspirowska banda. No dobra, a teraz lecimy dalej, opowiem wam, co zrobię, kiedy już otworzą granice, a mam parę pomysłów. Kilka ma. No to jedziemy dalej. I raz, dwa, trzy. Jechać pragnę do Andory, do Szwajcarii, na Azory, Gambi, Mali, Senegalu, chodzić z kijem po Uralu, moczyć tyłek w Halki Diki, zjeść kokosa z Kostaryki. Ja to wszystko przecież zrobię, gdy już COVID pójdzie sobie. No dobra, teraz nominacje. Przejdźmy do nominacji. Nominuję Izę Miko, Jarosława Boberka, Grzesia Kwietnia, Zbyszka Dźducha i Bartka Kozielskiego. I dorzucę jeszcze coś od siebie na koniec. Krótkiego. Skoro COVID-19, no a wersów jest 16, to dorzucę jeszcze ze 3, niech się COVID kurwa pieprzy! O tak, niech to robi.